Witaj. Za 23 godziny będę odbanowany na Facebooku, także jest dobrze. A teraz takie opowiadanie dla ciebie, abyś mógł sobie posłuchać, bo będzie to pierwsze opowiadanie na już świeżo złożonym sprzęcie, także zobaczymy, jak to się będzie renderowało zaraz, bo ja już to będę montował i zobaczymy, jak to, czy to będzie szybciej się renderować, czy może coś jeszcze trzeba będzie zrobić. Także życz mi powodzenia i słuchaj. Była godzina 17:13. Wigilia Bożego Narodzenia. Adam siedział w łazience na sedesie. Bawiąc się nożem, patrzył na karpia w wannie. Nie miał jaj, żeby go zabić. Jednak taka była tradycja w jego rodzinie. A tradycja i rodzina były najważniejsze. Żeby jego ojciec uznał go za dorosłego mężczyznę, Adam musiał pomóc w kolacji wigilijnej. Tak robili z dziada, pradziada. Taka była tradycja i kropka. Ojciec Adama na początku stał w drzwiach łazienki i czekał, aż jego syn zbierze się do nieprzyjemnego zadania, ale w końcu uznał, że jego obecność tylko przeszkadza. Wyszedł. Adam utkwił wzrok w kafelkach. Wiesz, karpiu, że muszę cię zabić. Zaczął patrzeć na swoją ofiarę. To nic osobistego. Poważnie. Taka to już tradycja. Nie podoba mi się to. Ja jestem pokojowym człowiekiem. Kontynuował. A karp tylko patrzył na niego tępo. Jakie to życie się toczy, że najpierw wiedziesz żywot? No nie wiem, jak tam wiodłeś żywot, zanim trafiłeś do nas, ale że w końcu nasze drogi się przecięły i zostaniesz głównym daniem na kolacji wigilijnej. Jaki los jest okrutny? Taka niewinna istota musi zostać zabita dla naszej jednorazowej przyjemności. Doprawdy serce mi pęka na samą myśl. Adam mówił mu w połowie do siebie, w połowie do karpia, gapiąc się w kafelki. Było mu niedobrze i ręce mu się trzęsły. Bo widzisz, żeby była między nami jasność, to nie jest tak, że my czerpiemy jakąś przyjemność z zabijania. My po prostu potrzebujemy mięsa. Tak już jest istota ludzi, że potrzebują mięsa, mięso da się zdobyć tylko z zabijania, więc to zabijanie jest tak jakby drogą, narzędziem do osiągnięcia celu. Kontynuował swój wywód, aż zrobił pauzę, zastanowił się nad tym, co mówi, bo uderzyła go głębia jego własnych myśli. Był raczej prostym człowiekiem, a tu takie filozoficzne przemyślenia go naszły. Celem natomiast jest przetrwanie. Nasze, jako jednostki. Mówił pomału, ważąc każde słowo. Miał wrażenie, że oto nadchodzi go przemyślenie jego życia, a dalej przetrwanie rodzaju ludzkiego. Więc to narzędzie, jakim jest zabijanie, jest tak naprawdę niezbędne do naszego przetrwania. To okrutne, wiem, ale nie możemy oszukiwać naszej natury. Idąc dalej tym tropem, można by powiedzieć, że zabijanie jest esencją naszej egzystencji. Adam zrobił kolejną pauzę. Nie wiedział, że zna takie mądre słowa. Mimo to natura nie obdarzyła nas pazurami ani kłami do zabijania, ani trucizną, ani ogromną siłą. Używamy do tego narzędzi przez nas wymyślonych, co za tym idzie, to nasze mózgi są morderczą bronią. Ha, założę się, że żaden z tych filozofów by na to nie wpadł. No w każdym razie kontynuując. Stary, jak ty pierdolisz? Głos z wanny wyrwał Adama z zamyślenia. Michał Rybak, pseudonim Karp. Siedział w wannie związany już 5 godzin i dopiero teraz udało mu się wypluć knebel. Nie wiedział, że rodzina, do której trafił, to kanibale i co gorsza, kiepscy filozofowie. Jednak warunki w Polsce po III wojnie światowej nie dawały zbytniego pola do manewru.
a on błądził po pustkowiach już miesiąc. Teraz zdał sobie sprawę z powagi sytuacji i nie wiedział, że nie ma drogi do ucieczki. W ciągu 5 godzin w wannie przemyślał swoje życie i pogodził się ze śmiercią. Jego światopogląd za moralnie dopuszczalny uznawał egzekucję, ale torturowanie skazańca przed śmiercią tak górnolotną filozofią przekraczało wszelkie normy i prawa. Po prostu poderżnij mi gardło. Utop, wrzuć suszarkę do wody, cokolwiek, ale na litość boską zamknij mordę. Jeśli wysłuchałeś już opowiadania, możesz udostępnić je na Facebooku, no bo ja jeszcze chwilę mnie nie będzie. Kurczę, wytrzymałem miesiąc bez głównego konta. Główne konto było bardzo ważne, bo miałem tam całą grupę pod tym kontem jako administracji. Była tam też strona, która też długo była już nieczynna, także możecie już wbijać na tą stronę, link będziecie mieli w opisie, żeby lajkować, a ja już jutro pewnie, no bo jak 23, no to już gdzieś tak i tak będzie to udostępnione jakoś, bo chciałbym tą stronę troszeczkę obudzić po tej przerwie, także możecie już na tą stronę też wbijać, możecie lajkować. Na razie tam, jak mnie długo nie było, to jest to, co było, prawda, no bo to jak najbardziej normalne. No, ale mam nadzieję, że wpadniecie, że nadgonimy troszeczkę tą stronę, żeby ona odżyła. Co właśnie, trzymam sobie kod z CSGO i powiem wam tak, kupiłem nowego CS-a, bo grałem z kolegą, mieliśmy wspólne konto, bo ja chciałem zobaczyć, jak mi będzie szło, żeby nie kupować na darmo, wiecie, o co chodzi. Kolega kupił wcześniej, już kiedyś miał 2 konta, także jedno mi pożyczył na chwilę i powiem tak, tam dostawaliśmy trochę ciągle bany, także to już się skończyło. Skończyła się sielanka growa na tamtym koncie i teraz właśnie zainstalowałem sobie CS-ika. No i jak ktoś mi może pomóc, to może się zgłosić w komentarzu, możemy razem pograć. No ja dopiero zacząłem, to konto jest kompletnie świeże, nawet turniejowych jeszcze nie mogę grać. Co do CS-a, mam taki problem, że jak zaczyna się rozgrywka, to lekko mi, tak jakby dźwięk się dublował. Nie wiem, czy to jest wina internetu, czy to jest wina komputera. Na wcześniejszym sprzęcie tak nie miałem, nie wiem, o co chodzi. Może czegoś mi brakuje. Jeśli ktoś tak miał i jakoś to rozwiązał, to może odezwać się w komentarzu. Przyda mi się wiedza na ten temat, tak aby to rozwiązać. Bo kurde, strasznie irytuje to. No i czasami przy takich dużych akcjach mam lagi. To tak jakby była wina procesora jak najbardziej. Ale kurde, no to jest troszeczkę dla mnie niemożliwe. Dlatego, że no, procesor jest całkiem dobry. No ale nic. Ostatnio widz do mnie napisał, jaka specyfikacja sprzętu. No i nie powiedziałem mu, i wtedy mi odpisał bardzo śmiesznie, że jestem bardzo przesądny, że nie podaję. No nic, jeśli ktoś będzie chciał mi pomóc, to może mi coś o tym powiedzieć. Czy jakieś sterowniki trzeba wgrać tam. Widzę, słyszę, ktoś robi kawę albo herbatę. Jest 19:30, także chyba herbatę. No nic, troszeczkę mnie to się rozdrażniło. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? No, jeśli ktoś by chciał faktycznie zagrać w CS-a ze mną, to możemy troszeczkę, ale ja od razu ostrzegam, że strasznie lamię. Znaczy się, teraz grałem, to miałem 6 kili, 2 asysty i 4 padnięcia, także to jest dość sporo jak na 6 kili, także to troszeczkę się też martwię, że tutaj nie zgłosili tego, bo zeskanowałem przez smoka i teraz martwię się, żeby mi nie zgłosili tego. Nie zgłosili mi konta czy coś. No ale raczej jak teraz mi jeszcze się nic nie pojawiło, to pewnie nie.
No i jak to się nazywa? Właśnie, tak ciągle jak to się nazywa? Możecie dodać mnie do znajomych. Nazywam się Old Creepy Man. Bez setki. Jeśli mnie znam, awatar też mam taki sam. Jeśli mnie już znaleźliście, to możecie mnie dodać. Pomożemy zagrać razem. No i będzie fajnie. Cześćka. Yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. A zasubskrybowałeś kanał? Wa, 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 da, 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 dałeś? Skomentowałeś? Skomentuj. Może co? Skomentuj, jeśli dodałeś mnie w CS-ie, to skomentuj, okej? Nie wiem, czy to przez nick się dodaje, czy chcecie jakiś link. Jak będziecie chcieli jakiś specjalny link do mojego profilu, to dać. Dobra, trzymajcie się, bo już gadam i gadam bez sensu. Ejlu!